Z odgrzewanymi kotletami jest tak, że odgrzane nie zawsze smakują tak samo jak za pierwszym razem. Niby to samo, ale jednak nie do końca. Podobnie jest z odtwarzaniem przepisów, bo to, że mama robiła pyszne kotlety, nie znaczy, że jeśli zrobi je kto inny, będą nam smakowały. Gdy wracamy myślami do gier, które ogrywaliśmy wiele lat temu, często wpadamy w pułapkę idealizowania wspomnień, a silna nostalgia sprawia, że jeśli postanowimy wrócić jeszcze raz do naszych ulubionych produkcji z minionych lat, istnieje duże prawdopodobieństwo rozczarowania. Gry, które jeszcze kilka lat temu robiły wrażenie, szczególnie graficznie, blado wypadają na tle wydawanych obecnie tytułów. I oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, bo technologia, a co za tym idzie, możliwości są znacznie większe, ale jednak trzeba przyznać, że niektóre tytuły starzeją się lepiej, a w inne po prostu ciężko się obecnie gra, bo przyzwyczailiśmy się do pewnego nowego standardu, czy to graficznego, czy po prostu w kwestii mechaniki i sterowania. Moje wspomnienia związane z Dead Space'em z 2008 roku były bardzo pozytywne. Zapamiętałem grę jako tytuł ze świetną oprawą, ładnymi modelami i przytłaczającym klimatem, rodem z najlepszych horrorów. I tytuł ten dalej prezentuje się naprawdę dobrze, ale po ograniu remake'u nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę do oryginału. Witajcie na kanale DBM, a to jest recenzja gry Dead Space Remake w wersji na komputery z systemem Windows. W grę zagrać możecie również na PlayStation 5 oraz Xboxie Series S i X. Za grę odpowiedzialne jest Motive Studio, a produkcję ograłem na PC dzięki usłudze EA Play Pro. Zapowiedź remake'u pierwszej odsłony kultowej już gry od Visceral Games wywołało pozytywne komentarze wśród fanów serii, ale rezultaty po premierze nie są już tak zadowalające jak chciałoby EA. Okrzyknięty duchowym spadkobiercą Dead Space The Callisto Protocol w wielu krajach sprzedał się w pierwszym tygodniu od premiery lepiej niż omawiany remake, a to nie są optymistyczne prognozy dla osób liczących na odświeżenie kolejnych części trylogii. Ale po kolei, czy nowy Dead Space to stary, dobry Dead Space? Gra prowadzona jest podobnie do pierwowzoru, a więc załoga USG Kellion, której członkiem jest nasz bohater, inżynier Isaac Clarke, udaje się z misją naprawczą na pokład ogromnego planetołamacza USG Ishimura. Podczas lądowania pojawiają się jednak problemy, statek ulega uszkodzeniu, a załoga musi lądować awaryjnie. Rutynowa misja naprawcza szybko przemienia się w walkę o przetrwanie z tajemniczymi istotami zwanymi nekromorfami. Pod względem opowiedzianej w grze historii jest więc to ciągle ten sam Dead Space, który potrafi ciekawić nie tylko głównym wątkiem fabularnym, ale również samym światem przedstawionym. Opowieść jest wciągająca, zawiera wszystkie elementy i wątki znane z pierwowzoru, ale okraszona jest również okazjonalnie nawiązaniami do pozostałych części trylogii. Nowością w produkcji są zadania poboczne, które są w stanie delikatnie wydłużyć rozgrywkę, a ich wykonanie dostarcza wielu ciekawych informacji o wydarzeniach mających miejsce na Ishimurze i w mojej opinii naprawdę warto zadania poboczne wykonać, bo przygotowane zostały w ciekawy sposób i nie są jedynie na szybko skleconymi zapychaczami, o co na początku się obawiałem. Tytuł podzielony jest na 12 rozdziałów i zdecydowanie większość z nich dzieje się na pokładzie Ishimury z okazjonalnym opuszczaniem pokładu w celu wykonywania zadań. Mnie przejście gry zajęło jakieś 15 godzin i po tym czasie niewiele zostało już do zrobienia, ale muszę przyznać, że trochę lizałem ściany, czytałem i odsłuchiwałem odnalezione notatki i dzienniki audio oraz, jak już wspomniałem, wykonywałem wszystkie zadania poboczne. Grę więc zamknąć można pewnie spokojnie w jakieś 12 godzin, a skupiając się jedynie na wątku głównym, jeszcze szybciej. Niemniej nie polecam, bo można wiele stracić. Po przejściu gry po raz pierwszy odblokowujemy również nową grę Plus, która pozwala na ponowne przejście z ulepszoną już postacią oraz odblokowuje sekretne zakończenie, ale przechodzenie gry ponownie zostawiam największym fanom serii. Muszę przyznać, że nie byłem nawet świadomy, jak bardzo brakuje mi takich całkowicie korytarzowych, prowadzących historię jak po sznurku produkcji. Jeśli ktoś chce gry z otwartym światem i swobodą w kwestii doboru aktualnego zajęcia, to Dead Space'a może spokojnie pominąć, bo swobody tutaj tyle, co dialogów w Scornie. Struktura rozgrywki skonstruowana jest w taki sposób, że każde zadanie wynika wprost z poprzedniego. Nie ma tu podejmowania decyzji, kalkulowania, jak się zachować w danej sytuacji, ale to dobrze, bo Dead Space przez to pozostaje
pozostaje grą, w której opowiedzianą historię chłonie się z przyjemnością. Sama rozgrywka nie jest skomplikowana, choć nie można pomylić skomplikowania z poziomem trudności, bo to zupełnie inna kwestia. Twórcy zadbali o to, aby tytuł ten był dla każdego, bo poziom trudności dostosować można do swoich preferencji i nawet jeśli na najniższych poziomach walka nie sprawia problemów, a gracz może skupić się na opowieści, to wyższe poziomy trudności potrafią miejscami stanowić wyzwanie, co zadowoli z kolei bardziej wymagających graczy. Ale sama rozgrywka, jak wspomniałem, nie należy do skomplikowanych. Na statek przybywamy bez broni, ale zbyt długo bezbronni nie pozostajemy, bo bardzo szybko w nasze ręce trafia pierwsze narzędzie radzenia sobie z kryzysem nadmiaru śmierciolubnych nekromorfów. Do naszej dyspozycji oddane zostaną bronie znane z pierwowzoru, które będziemy znajdować przemierzając kolejne korytarze i pomieszczenia na Ishimurze. Niektóre znajdziemy od razu, a niektóre są ukryte trochę lepiej, ale spokojnie, nie trzeba specjalnie przeszukiwać pokładu w poszukiwaniu broni. Wystarczy raczej być w miarę uważnym, a ta sama trafi w nasze ręce. Każdą broń możemy przypisać do odpowiedniego slotu, bądź przenieść do schowka podczas korzystania ze sklepu. Spowoduje to, iż podczas rozgrywki będziemy znajdować amunicję jedynie do tych broni, które aktualnie mamy przy sobie. Jeśli zaś będziecie nosić przy sobie wszystkie pukawki, to będziecie znajdować wszystkiego po trochu. I da się tak grać, bo przyznam się, że przez długi czas tak właśnie robiłem, ale jednak wybranie 3 bądź maksymalnie 4 broni i ulepszanie tylko ich wydaje się lepszym rozwiązaniem, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Warto wspomnieć jeszcze o alternatywnych atakach naszego uzbrojenia. Każda ze znalezionych broni ma tak zwany strzał podstawowy oraz strzał alternatywny. W przypadku naszego podstawowego uzbrojenia, alternatywny strzał sprawia, że możemy obrócić oś strzału, by lepiej odcinać kończyny naszych adwersarzy. Ale inne bronie mają znacznie ciekawsze alternatywne ataki, takie jak miny czy laserowe pułapki. Dokładnie nie będę ich omawiał, bo odkrywanie każdego z alternatywnych ataków sprawiało mi masę frajdy i zmieniało odrobinę styl grania, a nie chciałbym was tej przyjemności pozbawić. Niektóre ataki alternatywne są nowością w grze, więc tym bardziej warto się z nimi zapoznać dopiero podczas grania. Elementem, który bardzo mi się podoba, jest fakt, iż nawet podstawowa piła plazmowa, która wpada w nasze ręce na samym początku rozgrywki, po szeregu ulepszeń może sprawić, że to nie Isaac będzie bał się potworów, ale to właśnie potwory powinny bać się naszego inżyniera. Ulepszanie każdej broni po trochu nie jest tu najlepszym rozwiązaniem, bo różnica w użytkowaniu narzędzi mordu po upgrade'owaniu w stosunku do ich podstawowej wersji jest na tyle duża, że warto się na coś zdecydować i ulepszać tylko te bronie, z których korzystamy. Jeśli jednak zdecydujemy się cofnąć ulepszenia i wydać nasze węzły jeszcze raz, to możemy to zrobić płacąc odpowiednią ilość kredytów. Można więc eksperymentować, ale jednak nadal rozsądnie, gdyż nie da się wygenerować nieskończonej ilości gotówki. A jeśli jesteśmy już przy kredytach i węzłach, to za te pierwsze możemy zrobić zakupy w rozmieszczonych na pokładzie Ishimury sklepach, a węzły pełnią tu rolę punktów umiejętności, które możemy wydać na ulepszenia znajdując uprzednio, również rozmieszczone na pokładach statku, stoły warsztatowe. Zakupić możemy podstawowe przedmioty, takie jak apteczki, amunicję do poszczególnych broni, czy przedmioty uzupełniające specjalne zdolności naszego kombinezonu. Do tego wrócę za chwilę. Ale w sklepie znajdują się również schematy ulepszeń, które po zaniesieniu ich do stołów warsztatowych odblokują nam kolejne ścieżki na drzewku technologicznym. Sami możemy jednak decydować, czy dane schematy nas interesują, czy nie. Bo może akurat z miotacza ognia nie korzystamy i zebrane kredyty przeznaczymy na coś innego. Schematy możemy również znajdować podczas grania, bo te bywają poukrywane w szafkach i pojemnikach na terenie całego planetołamacza. Wtedy wystarczy zanieść je do stołu warsztatowego i warto jest to regularnie robić, tak jak sprzedawać zebrane przedmioty, które nie są nam potrzebne, bo nasz ekwipunek jest ograniczony i może się okazać, że szybko nam się on zapełni i braknie w nim miejsca na bardziej przydatne przedmioty. Ekwipunek możemy rozbudować ulepszając kombinezon, ale mimo wszystko nigdy nie jest on rozciągliwy. Jeśli mowa już o kombinezonie, to poszerza on wachlarz naszych umiejętności, pozwala korzystać na przykład ze stazy, czyli pewnego rodzaju spowolnienia czasu, zdolności kinezy, czy w określonych przestrzeniach pozwala nam latać, a także oddychać w próżni przez określony czas. Wszystkie te zdolności również możemy ulepszać, a stazę i poziom tlenu ładować za pomocą specjalnych przedmiotów lub odpowiednich, rozmieszczonych na statku stacji ładowania. A zdolności te nie pozostają bez wpływu na rozgrywkę, bo to, że gra zawiera proste mechanizmy,
mechaniki, takie jak otwieranie zacinających się drzwi za pomocą stazy, czy torowanie sobie przejścia przy użyciu kinezy, to jedno. Ale należy zwrócić uwagę, że odpowiednie wykorzystywanie tych umiejętności sprawia, że walka może przybierać zupełnie inną formę i być znacznie bardziej widowiskowa i satysfakcjonująca. Używanie umiejętności i łączenie ich z elementami otoczenia daje masę przyjemności i jest bardzo skuteczne. Szczególnie, że niektórzy przeciwnicy zaprojektowani zostali w taki sposób, aby korzystanie z funkcji kombinezonu znacznie usprawniało walkę. Jeśli zaś chodzi o oprawę audiowizualną produkcji, to w mojej ocenie jest bardzo dobrze. Można co prawda znaleźć masę filmów porównujących grę do wydanego niedawno Callisto Protocol i rzeczywiście wydaje się, że gra od Striking Distance Studios wygląda może trochę lepiej, ale na mnie wygląd remake'u naprawdę zrobił wrażenie. Dead Space Remake wykonany został na silniku Frostbite, natomiast Callisto Protocol wykorzystuje dobrodziejstwa silnika Unreal Engine 4 z pewnymi modyfikacjami, wprowadzonymi w celu chociażby poprawy oświetlenia, i może tutaj właśnie należy tych różnic w wyglądzie szukać. Nie chcę wchodzić głębiej w techniczne kwestie, gdyż nie jest to tego typu materiał. Pragnę jedynie zaznaczyć, że gry tworzone były na innych silnikach, co musi mieć wpływ na ich ostateczny wygląd, a porównywanie produkcji również nie bardzo ma sens. Wiem, że mają one wiele elementów wspólnych, począwszy od tego, że w ekipie odpowiedzialnej za Callisto Protocol są osoby pracujące przy pierwszym Dead Space, ale ciągłe porównywanie obu gier już mnie trochę zmęczyło. Opowiadają one inną historię, mają inną mechanikę walki i w gruncie rzeczy są to całkowicie odmienne produkcje. The Callisto Protocol po prostu leci trochę na sukcesie serii Dead Space i tyle. Niemniej jeśli ktoś uważa remake pierwszego Dead Space za grę brzydką, to chyba chodzi mu o projekt lokacji, bo trudno nazwać pełne krwi i organicznej tkanki pomieszczenia pięknymi, ale samo wykonanie stoi na naprawdę wysokim poziomie, a twórcy odwalili kawał dobrej roboty nie tylko w kwestii oprawy graficznej, ale także pod względem audio. Dźwięki zostały świetnie odtworzone, budują one klimat zaszczucia i grozy, a dialogi nawet w polskiej pełnej wersji językowej zostały bardzo dobrze nagrane. Jeśli komuś to przeszkadza, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić język na przykład na angielski. Ja oprócz literówek w niektórych dziennikach tekstowych do polskiej lokalizacji jednak nie mogę się przyczepić. Ktoś jeszcze to czuje? Co czuje? Jakby coś zdechło w wentylacji. Fuj. Twórcom oddać należy również, że wykonali świetną robotę przy przeniesieniu klimatu pierwowzoru. Dead Space w 2008 roku skutecznie budował klimat grozy, okazjonalnie strasząc jakimś wyskakującym na nas potworkiem, ale mimo wszystko gra jest horrorem w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo straszy budowaniem niepokoju poprzez zmiany tempa rozgrywki, oświetlenie i świetne udźwiękowienie. I to, co w 2008 roku zagrało, w 2023 sprawdza się jeszcze lepiej. Oprawa poprzez znaczny wzrost realizmu jest jeszcze lepsza w tworzeniu klimatu zaszczucia, a zimne i niegościnne przestrzenie kosmosu, czy brudne, zamknięte, klaustrofobiczne wręcz pomieszczenia sprawiają, że mimo trzymania potężnej broni, nieustannie towarzyszy nam niepokój. Wszystko to idealnie dopełnia oświetlenie, które miejscami całkowicie zanika, zmuszając nas do korzystania z latarki zamontowanej na broni oraz wspaniale dobrane i przemyślane audio, które jeśli mamy możliwość grania z obsługującym dźwięk przestrzenny sprzętem, sprawia, że klimat jest wręcz potęgowany. A więc jeszcze raz od początku. Czy Dead Space Remake to stary, dobry Dead Space? Tak. Jeśli ktoś pokochał pierwszego Dead Space'a, to tutaj będzie się czuł jak w domu. To jedna z tych podróży w nostalgię, którą naprawdę odbywa się z przyjemnością. I w moim przypadku nie widzę potrzeby wracania do pierwowzoru. Często z remake'ami i remasterami jest tak, że twórcy tak bardzo chcą coś poprawić, że przekombinowują i ostatecznie efekt jest całkowicie odwrotny. Tutaj tak nie jest. Wszystko zostało zrobione ze smakiem, a wprowadzone zmiany sprawiają, że tytuł staje się jeszcze lepszy. W oryginale Isaac Clarke był postacią całkowicie niemą. Tutaj natomiast prowadzi normalne dialogi i powiedziałbym nawet, że sporo to wnosi do całości. Twarz bohatera w oryginale mogliśmy zobaczyć dopiero na końcu gry. Tutaj zaś widzimy ją od pierwszych minut rozgrywki, co pozwala nam bardziej zżyć się z bohaterem. Niektóre wydarzenia znane z pierwowzoru tutaj przebiegają nieco inaczej, ale to wszystko są zmiany na plus. I mimo iż fani narzekali po upublicznieniu pierwszego gameplayu, to mam wrażenie, że gra powinna bez wątpienia rozbić ten sceptycyzm, zdeptać go, przerzuć i wypluć. Dead Space Remake to jeden z najlepszych remake'ów, jakie grałem i w mojej ocenie każdy, kto będzie chciał odświeżyć jakiś kultowy tytuł, powinien najpierw zapoznać się z nowym wcieleniem martwej przestrzeni. Gra jest niewątpliwie godna polecenia i życzę sobie i
wszystkim graczom, żeby sprzedała się na tyle dobrze, aby EA na poważnie podeszło do pracy nad remake'iem kolejnych odsłon, powierzając je, rzecz jasna, w ręce Motive Studio.